Zbliżamy się do końca naszych rozważań dotyczących tak ważnej kwestii jak homoseksualizm, tak delikatnej. Powiedzieliśmy o godności osoby ludzkiej, o szacunku wobec każdego człowieka. Napisaliśmy ikonę człowieka jako takiego, człowieka konkretnego. Człowieka, którego dotykają różne problemy współczesnego świata. Spojrzeliśmy oczami różnych światopoglądów na kwestię homoseksualizmu. Spróbowaliśmy pochylić się także na, nad przyczynami konfliktów, które rodzą się w tej kwestii. Zobaczyliśmy te barykady, które naz noszą nazwę za i przeciw, i tych, którzy wstrzymują się od głosu. Zastanawialiśmy się nad drogami spotkania, drogami e, zbliżenia e, tych ludzi jakby rozebrania muru e, rozebrania barykad. W, ostatnim, w ostatniej refleksji zatrzymaliśmy się nad takim tematem: co na to kościół? I teraz, żeby to wszystko domknąć, to trzeba zadać pytanie: co na to wszystko Bóg? Spróbujmy spiąć wszystko w taką całość i spojrzeć na tę kwestię oczami Boga. Co my wiemy o tym Bogu? Jaki ten Bóg jest? Wiemy to, że po pierwsze, że Bóg jest stwórcą, i że stworzył każdego z nas. Oczywiście tak patrzą na to ludzie wierzący, że stworzył każdego z nas i że stworzył go. Ciebie i mnie na swój obraz i swoje podobieństwo, że jesteśmy podobni do Niego, nie jesteśmy podobni do kogoś jakiegoś obcego, tylko jesteśmy stworzeni na obraz miłości, na obraz źródła, na obraz życia, na obraz pełni. I to trzeba wiedzieć, i to jest właśnie ten fundament. Trzeba też wiedzieć i uświadamiać sobie, że skoro tak jest, że jesteśmy stworzeni, że Bóg jest tym garncarzem, który ulepił ten garnek kruchy, jakim jest człowiek, to że nikt nie zna tego człowieka lepiej niż Bóg i nikt go nie rozumie lepiej niż rozumie człowieka Bóg. Bóg tylko wie, co siedzi w sercu człowieka. Zna nas na wskroś. Zna nasze myśli, pragnienia, tęsknoty, rany, wszystko. Można by powiedzieć takim potocznym stwierdzeniem, że, Bóg, że dla Boga nic, co ludzkie, nie jest mu obce. To wszystko, co, co dotyka naszej natury, naszej tożsamości, naszej egzystencji, jest Bogu wiadome. Nie jest mu to obce. Z kart pisma świętego, z historii zbawienia wyłania się Bóg, który jest miłością, który tak naprawdę tylko kocha. A miłość jest tą rzeczywistością, która wszystko rozumie. Serce matki bardzo pięknie objawia miłość. Właśnie do, do, do pełni miłości można przyjść ze wszystkim. Człowiek czuje, że nawet jeżeli nie u, u, otrzyma jakiejś konkretnej porady, jakiejś wskazówki, to że zostanie y, przygarnięty. Y, nieraz mamy mówią: Nie wiem, co mam ci powiedzieć, nie wiem, co zrobić, jestem zbyt y, słaba, zbyt mała, żeby. Ale nigdy nie przestanę Cię kochać. Zawsze możesz na mnie liczyć. Jesteś moim dzieckiem, i żeby nie wiem, co się stało, to tu jest Twój dom, tu zawsze możesz wrócić. Tu jest Twój dom, tu zawsze możesz wrócić. Każdy, myślę, człowiek chce usłyszeć takie słowa mieć gdzieś je w sercu jako, taki może, jako, taką, jako taką, może ostatnią deskę ratunku że jest takie miejsce, jest taki ktoś, do kogo można zawsze wrócić. Tym kimś przez duże k jest Bóg, do którego zawsze można wrócić. I jeśli my, kapłani, nie objawialibyśmy tego ludziom, to byłoby to bardzo smutne i jakby zafałszowywalibyśmy obraz Boga. Do Boga można przyjść ze wszystkim, a my jesteśmy pośrednikami z powołania, żeby objawiać Bożą miłość. Że jesteśmy kochani mimo wszystko. Właśnie Bóg kocha mimo wszystko. Bóg nie kocha <laughs> za coś. Bóg kocha za nic. Na Bożą Miłość nie można zapracować, nie można Bożej Miłości kupić, wyprosić, wymodlić, wyklęczyć nie wiem, zdobyć jakimś sposobem. Ona jest zupełnie darmowa. Tak, jak matka, która kocha dziecko za nic. Skąd to wszystko wiemy? Objawił nam to Bóg poprzez Słowo Boże, ale objawił nam to także Chrystus, który wypełnił wolę Ojca. Bóg nie zawahał się poświęcić za każdego, każdą z nas swojego jednorodzonego syna. Wiem, że to uderzam może w jakiś kaznodziejski ton, ale taka jest istota godności osoby ludzkiej. Sam nerw, samo serce godności, właśnie tutaj ona jest pogrzebana. Że jesteśmy stworzeni na obraz Boga i że Bóg nie zawahał się poświęcić kogoś najcenniejszego, swojego syna, który umarł za nas z miłości i nie za nas jako za masę ludzi. Za ludzkość, ale za, za, za ciebie i za mnie konkretnie. Za każdego bez wyjątku. Niektórzy nawet ośmielają się powiedzieć, że gdyby tylko jedna była osoba na świecie, to Bóg by dla niej przyszedł, wcieliłby się, narodził, żył i umarł. Bóg kocha człowieka jest miłośnikiem człowieka. I ta miłość została objawiona właśnie w ofierze Pana Jezusa, w jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Bóg robi wszystko, aby człowiek był szczęśliwy i żeby był szczęśliwy już tu na ziemi i kiedyś odziedziczył szczęście wieczne. Myślę, że drogą kościoła jest prawdziwe ojcostwo. Jeżeli my, duchowni, nie staniemy się ojcami dla, dla ludzi, ojcami, którzy stoją na posterunku, do których zawsze można wrócić, do, do których zawsze można przyjść ze swoimi ranami, to zostanie nam tylko jakieś moralizatorstwo, jakieś pouczanie, jakieś nakazy i zakazy. A tak naprawdę wszystko, jakaś przemiana człowieka zaczyna się od miłości. I na miłości się kończy. Życzmy sobie, abyśmy jedni drugich brzemiona nosili i byli dla siebie braćmi. Bardzo dziękuję za wspólną podróż w głąb tak bardzo trudnego tematu, jakim jest homoseksualizm.